Czy słupy od sieci trakcyjnej tramwajów mogą być zielone? To już 20 lat aktualnego systemu biletów w Warszawie. Jakie jest natężenie ruchu na mostach warszawskich oraz zamówienie na studium rozwoju metra w Warszawie? O tym i nie tylko w sobotę, 2 października. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Ciądząż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsze z tym. Nie uwierzycie, ale mało wind nie działa w metrze warszawskim. No dobra, dwie. Windy to jest pierwsze stare Bielany i druga winda na Politechnice. Ale lecimy dalej, bo metro tutaj jeszcze ma parę dla nas informacji. Dokładnie jeszcze dwie, ale ostatnią z tym jest trochę na koniec. Pierwsza z nich to informacja w sprawie dokumentacji stacji A13 Centrum. Tam były pewne nieścisłości w artykule od Gazety Wyborczej. Artykuł się nazywał Nawleczenie na tunel metra. Jeśli nie wiecie, to możecie zobaczyć teraz tutaj na mapie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No widać tutaj ewidentnie, że tu jest łącznik metra od centrum do metro Ronda ONZ, czyli łącznik pomiędzy pierwszą linią metra a pod drugą. A tutaj są zwykłe tory, zwykłe tunele metra pomiędzy metro Świętokrzyska i metro Centrum, czyli M1. No i po środku nad tym wszystkim jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No, jakieś tam były problemy z dogadaniem się dokumentami, które niby nie doszły, gdzieś zaginęły, a tak naprawdę czekały cały czas na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w metrze. No, dosyć ciekawe i niewyjaśnione. W skrócie metro prosi o przeprosiny, bo to jest wina nie po ich stronie. No i mniej więcej tak to wygląda, ale idziemy dalej, bo tramwaje nas zaskakują. Bluszcze na słupach od sieci trakcyjnej. Dokładnie 17 takich jest słupów aktualnie już poustawianych. Po zielonych torach tramwajowych czas na zielone słupy tramwajowe w 3 miejscach w stolicy. Aktualnie się pojawiły na 3 ulicach, czyli Prosta, Aleje Zaimskie i Puławska. No i dlaczego jest tylko tyle i aż tyle? Ponieważ są testowane różnego rodzaju rośliny i zobaczymy, które najlepiej radzą sobie w warunkach warszawskich. Nie chodzi o to, że nie przeżyją, bo raczej wszystkie rodzaje bluszczu przeżyją w dowolnych warunkach. Pytanie, jak będą się komponować, jak będą wyglądać i jak dobrze będą rosły na słupach od sieci trakcyjnej. Też trzeba pamiętać, że one będą musiały być notorycznie podcinane i pielęgnowane, ponieważ, no wiadomo, one nie mogą sobie tak po prostu rosnąć, bo jednak tam jest trochę elektroniki i napięcia i to też będzie musiało być co jakiś czas słupy konserwowane, a jak coś się zepsuje, to trzeba będzie wyciąć. No będzie trochę tego roboty przy nim, ale faktyczny design końcowy będzie całkiem niezły. Jak będą się rozwijać i tak dalej, to jeszcze z Sykutem o tym pogadamy, więc spokojnie, no to czekajcie. Tu macie jeszcze jedno zdjęcie, zobaczcie jak to wygląda w innych miastach. W Polsce to podobno jest nowatorskie coś i czegoś takiego jeszcze nie było. Nic weryfikuję tego, chociaż powiem wam, że wydaje mi się, że gdzieś już coś takiego widziałem i chyba nawet w Warszawie, ale to może jest po prostu dziko żyjący bluszcz, który się tam sam pojawił. A w innych stolicach, czy nawet nie stolicach, tylko innych miastach, to faktycznie całkiem nieźle wygląda, gorzej jest później z faktycznie jakimkolwiek naprawami od tych słupów. ZTM, a mianowicie 20 lat katy miejskiej warszawskiej. No i kawałek historii mam tutaj sobie, historia za wiznoszem. 1 października 2001 roku, czyli przed moim urodzeniem, jakby ktoś nie wiedział, o godzinie 7:31 została załadowana pierwsza warszawska karta miejska, czyli w skrócie WKM-ka. No i tak, na początku była niebieska, później była czerwona, a później to zmieniała różne kolory i różne wzory, jak dobrze wiemy. Później to przecież doszło do tego momentu, że teraz to są tak dużo różnych wzorów, że da się je kolekcjonować. Są robione specjalne wersje tylko i wyłącznie np. na organizację WOŚP, czy inne zbiórki, czy akcje. No i mniej więcej teraz możecie zobaczyć, jak one wyglądają, różne rodzaje. No ale tak, w 1992 roku, 1 stycznia,
ZTM rozpoczął swoją działalność zamiast poprzedniego MZK, czyli z Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. No i tak, system biletowy miał się zmienić, ponieważ poprzedni, który był, czyli zwykły kartonikowy, który był, no, który się dziurkowało po prostu w kasownikach, i miesięczny, gdzie były naklejki i różne inne bajery, był dosyć dobrze podrabiany. Można było je kupować, bilety kartonikowe, można było kupować tylko i wyłącznie w kioskach, a tam czasami już w kiosku można było właściwie kupić podrobiony. Tak samo było podobnie z kartami miejskimi, z tym, że tam był większy problem, ponieważ można było je kupić tylko w punktach obsługi klienta, tutaj MZK, a one były, było ich parę na całe miasto i trzeba było specjalnie do nich jechać. Nie tak jak teraz, że się podejdzie do biletomatu i się załaduje. To tak nie było proste. No i właśnie tak to wyglądało. No i wtedy już stwierdzono, trzeba coś z tym zrobić. No i zostało zrobione. Dość szybko, bo już w 1994 roku zapadła decyzja o prowadzeniu nowoczesnego i szczelnego systemu, aby nie było takich wymigania się tutaj od różnych rzeczy. No i tak. Trwało to trochę, myśleli jak tutaj to zrobić, ale już w 1994 roku zdecydowano, że będą karty zbliżeniowe i będą karty z paskiem magnetycznym. Dzięki czemu można zachować bezpieczeństwo, jakiego nie ma chyba żadne miasto poza Warszawą w Polsce. Ale napiszcie w komentarzach, bo mogę się tutaj mylić. Mało jeżdżę komunikacją miejską w innych miastach, więc po prostu mogę czegoś nie wiedzieć. Ale co ważne, to w 2000 roku w metrze ustawiono pierwsze bramki. Rok później pasażerowie mogli zacząć używać pierwszych warszawskich kart miejskich. I tak to się zaczęło. Później tylko było już lepiej i coraz bardziej się rozwijało. Chociaż pierwsze karty wyglądały zupełnie inaczej, bo na początku to my tam się wpisywaliśmy. Wpisywaliśmy flamastrem, długopisem czy czymś swój autograf w miejscu przyznanym, gdzie było imię i nazwisko, to musieliśmy automatycznie wpisać. Niektóre osoby zapominały, niektóre po prostu nie wpisywały i wtedy ta karta miejska była właściwie do dowolnego użytku. Osoba, która ją posiadała, była jej właścicielem i mogła nią jechać. Czyli jakiś zwykły bilet 20-minutowy. Kto go ma, tym nim jedzie. Można było tak robić z kartą miejską. Teraz jest to też możliwe, ale to o wiele więcej kosztuje. Z tego co pamiętam, to z 300 zł kosztuje chyba 30-dniowy na okaziciela bilet. Bardzo dużo. Natomiast wtedy to było powszechne właściwie. I dlatego w 2008 roku stwierdzono, iż trzeba coś z tym zrobić i od 8 do 9 roku była wymiana wszystkich kart miejskich na nowe, takie jak mamy aktualnie, ze zdjęciem i wydrukowanym już imieniem i nazwiskiem. Także wtedy to się zmieniło i właściwie system się tak dalej rozwijał do momentu, jakim mamy dziś. Taka ciekawostka też, że w ciągu 13 lat, czyli od momentu rozpoczęcia wyrabiania kart spersonalizowanych, czyli tych już ze zdjęciem i z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem, wydano ich prawie 2 miliony sztuki. Z czegoś takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że 4 były z nich moje. Jedna moja się zniszczyła, jedna mam aktualnie, jedna była karta ucznia i jeszcze jedna moja wcześniejsza, taka starsza, gdy byłem za młody na kartę ucznia, bo jeszcze nie istniała. Także takie ciekawostki tutaj mogę wam powiedzieć. I jest teraz konkurs też od WTP, jak powinna wyglądać karta miejska z okazji 20-lecia. Możecie wziąć w nim udział, link do niego w opisie. I tu dużo innych ciekawych rzeczy, więc do niego macie linki w opisie, właściwie do tego całego artykułu, gdzie macie linki do różnych rzeczy, jak wyglądały wszystkie karty miejskie na przestrzeni lat, jak się zmieniały, co tam się nie działo i możecie bardziej zgłębić też tą historię, bo jest o czym mówić. Ale idziemy dalej, czyli oczywiście musi być jakieś zmiany w WTP. To prawda, jedna najważniejsza zmiana to jest koncert na Bemowie, komunikacja miejska. Będzie tam jeździć. Specjalne linie, dokładnie dziś. Dokładnie, to jest dziś. Będą trochę zmiany komunikacyjne dla linii tam Województwa 24. Będzie jeździć w porywach w różnych okolicach i wtedy będzie też używana pętla tramwajowa Zieloniecka. Ale ja Zieloniecka będzie dzięki temu miała jakieś tramwaje. Po prostu kursy skrócone tam będą jeździć. Ale co jest ważne, to będzie uruchomiona specjalna linia 984 oraz 941 i 942. Na jakich trasach? Już wam mówię. Linia pierwsza, czyli 984 na trasie metro Księcia Janusza do Piastów Śląskich oraz metro Młociny do Piastów Śląskich. Autobusy będą kursowały co 20 minut i one będą przed koncertem, żeby móc na niego dojechać. I po koncercie będą dwie linie. Od Konrada linia 941 będzie jechać do metra Młociny i od Wrocławska linia 942 będzie jechać
do metro Księcia Janusza. Autobusy będą kursować od około godziny 22. No i też tam będzie trochę jeździć częściej metro, będą mogły być zmiany w komunikacji. Miejcie się na baczności, jak będziecie jechać po prostu w sobotę wieczorem, czyli dzisiaj. No i teraz taki krótki jeszcze informacja o Placu Pięciu Rogów. Jest tutaj dokładnie raport, jak to wygląda, ale w dużym skrócie, jeśli chcecie zobaczyć najlepiej zdjęć i z Sykutem i z wszystkiego, macie link do karty teraz w opisie i w karcie, abyście mogli zobaczyć, jak wyglądała nasza relacja prosto z tego miejsca. Ale i lecimy dalej, bo mosty warszawskie. Mamy ich trochę, a jak są używane? No dobrze, macie teraz parę sekund. Zastanówcie się dobrze. Który most warszawski jest najrzadziej używany? Najmniej osób korzysta z niego. Mówię o pojazdach samochodowych. Macie teraz tutaj, możecie teraz powiedzcie w komentarzach, żeby tam później nie było ściągania i że wiecie. I bingo, to był most Świętokrzyski. No to raczej nie było trudne pytanie, chociaż Śląsko-Dąbrowski jest też blisko. Bo tak, z tego co widzę, to tu głównie chodzi ZDM-owi o to, że są jakieś duże różnice, ale bardziej interesuje mnie to, jak wygląda. Wiosną 2001 roku jeździło trochę mniej pojazdów niż w lato 2021. Taki jest główny przekaz mniej więcej tego, ale to też już nie od, w zależności od mostów, to tam nie jest tak źle. W dużym skrócie, natężenie liczone w pojazdach na dobę. Z tego co widzę, to na moście Świętokrzyskim mniej więcej jest od 21 tysięcy do 22 tysięcy pojazdów. No i tak nie jest całkiem źle. Z kolei most Śląsko-Dąbrowski ma już w porywach 26 tysięcy bądź 24. Następnie jest Gdański 38 tysięcy, 43. No ale mniej więcej widzicie tą grafikę. Kolejne mosty, czyli Marii Curie, to już jest 61 i 69 tysięcy. Siekierkowski 95 i 80 tysięcy, to jest ciekawe, że Siekierkowski tak mało. Łazienkowski 115 tysięcy i 121 tysięcy, no i najlepszy i najwięcej i tak dalej, Grota Roweckiego, fanfare dla niego, jak zawsze najwięcej osób z niego korzysta. To jest właściwie podwójna liczba, prawie jak innych mostów. Te są kolejne po nim w kolejce. I to jest prawie 200 tysięcy pojazdów w ciągu doby. Nic dziwnego, że tam się korkuje. No ale tak to wygląda. No, ten most jest dosyć poważnie używany i faktycznie dużo osób z niego korzysta. I ja się nie dziwię, nawet ja z niego korzystam co jakiś czas w 112, jak jeżdżę na całej trasie 112. Ale nie pytajcie, jest dosyć ciekawe. I tutaj z tego co widzę, ZDM stwierdził, iż jest wzrost ruchu latem o 3,1%. No tak to pewnie wygląda. Jak zaraz zniknie mój obraz, dlatego że aparat padł. No ale tak, nikt nie mówi nic. Tymczasem ZDM. Oto samochód, który służy do e-kontroli. Podwoili swoją flotę. E-kontrola! Nie będziecie jeździć. Nie będziecie parkować. Bezopłatnie. Bo e-kontrola was złapie. Dobra, w dużym skrócie, już w końcu przyszły kolejne pojazdy i będą was kontrolować. Tak w dosyć dużym skrócie. Nie będę się zagłębiać, bo o tym zbyt często mówię, więc idąc dalej, to jest rzecz, która mnie trochę zdziwiła. Mianowicie deweloper wyremontuje część ulicy Ordona. Zawracanie i wyjazdy będą łatwiejsze. No i tak, ogólnie już chciałem robić fanfady, no w końcu ZDM. Niestety czytałem artykuł trochę głębiej i zobaczyłem, że jednak nagłówki są zbyt przykręcone, zbyt ładnie wyglądają. W dużym skrócie ta ulica jest wpisana do rejestru zabytków i kostka tam cały czas zostanie i będzie się i tak dalej. No jest rejestr zabytków, więc tu nic nie można zrobić, ale będzie całkowicie rozebrana ta ulica i ułożona w ten sam sposób, tak jak jest to tam zgodnie ze schematem, mniej więcej rysunkami, jak to było wcześniej. Wzorem to jest poukładanie i wróci do takiego samego kształtu jak wcześniej, ale będzie wzmocniona, będzie wyrównana, będzie lepiej wyglądać, ecie pecie. Może się będzie lepiej jechać, ale ZDM tego nie obiecuje. No mogliby tutaj to zrobić chociaż, no nie wiem, no pasy rowerowe, asfaltowe gdzieś z boku, ścieżki rowerowe, żebym miał jakiś lepszy dojazd, bo samochodem to nie jeżdżę. Samochodem to już palicho. No i jeszcze z takich innych informacji. PKP InterCity pracuje nad nowym konceptem nowoczesnych pociągów. No i tak, w dużym skrócie, budują zachodnią, niedługo będą budować wschodnią, będą robić też remont średnicy,
a tabor stoi jak stoi. A jeszcze w większym skrócie, no, na zachodniej coś musi futurystycznego wjechać podczas otwarcia wielkiego. Jak już będzie tak wielki, nowoczesny i przebudowana stacja, to byłoby miło, żeby to jakoś wyglądało też ładnie, co nie? Bo jak wyjdzie taki stary od kolei mazowieckich, czy nawet PKP, no to dajcie spokój. Pendolino przeżyjemy, ale jakby puścili jakieś nowe ekstra coś. No, w dużym skrócie PESA się tam interesuje i może coś ciekawego wrzucą. Tu macie parę wizualizacji, możecie je zobaczyć. No, dosyć ładnie to wygląda, bym powiedział. Tak, nie mówię, że Pendolino jest złe, bo Pendolino na standardy, jakie mamy w PKP, to jest po prostu... Ale no, byłoby miło, gdyby coś takiego było. Głównie to wygląda futurystycznie najbardziej z zewnątrz. W środku też jest odjechane, nie mówię, że nie. Ale tutaj aż tak dużo nie odjeżdża Pendolino w dużym skrócie. No tak czy siak, VATS taki nowy odjechany z drewienkiem i z innymi napisami, tylko ten napis IC jakoś tak wygląda stale przynajmniej. Dobrze, no i jeszcze parę informacji, czyli Warszawa zamawia studium rozwoju sieci metra. Co my tu mamy? Rozwój kolejnych linii metra i tak dalej, jak to powinno wyglądać, bo była informacja o tym, że będzie planowane te, jakie tu są różne warianty na Gocław z dalszymi odcinkami. Jednakże jest zaznaczone, iż i tak te warianty i koncepcje muszą być poprowadzone od Stadionu Narodowego do metro Gocław. I resztę możecie sobie myśleć, co tam nie chcecie, ale to musi powstać. Także, no świetnie. I weź to napraw, człowiek. I weź to napraw. Nie mówię od razu, że metro na Gocław jest złe. Tylko jak powstanie ten tramwaj na Gocław, bo on też ma powstać i on pewnie szybciej powstanie niż te metro, widząc jaki jest zapał do niego i pieniądze. No ale zobaczymy jak to będzie. Bo faktycznie zgodzę się z tym stwierdzeniem, że jak jest tramwaj i metro i nawet jak tramwaj jest te 2 minuty szybciej, to i tak się wsiada metro, bo to jest metro, co nie? Tam jest wygodnie, usiądziecie sobie, zrobicie kawusie, sobie sprawdzicie parę minut, nawet te parę 2 minuty dłużej, to będzie w zimą ciepełko, przyjemnie, latem się schłodzicie i tak dalej. No ale można było to jakoś lepiej zaplanować na metro. Tutaj jeszcze takie ciekawostek, jak to wygląda i pomijając Gocław i tak dalej, to łączny dystans, długość nowych linii metra, który jest planowany w tym schemacie, to jest 75 km. Mają być, z tego co widzę, 2 autorskie od nich schematy metra, 3 tutaj ustawione trochę lekko od metra, łącznie 5. Jest tego dużo. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać i czy pieniędzy starczy na aż 5 wariantów rozbudowy metra na 75 km. No ja nie wiem. Ale to nie zmienia faktu, że coś takiego by się czytało w Warszawie. I dobrze byłoby chociaż wiedzieć, na czym się stoi. A nie tak, że teraz każdy jest ekspertem i planuje sobie 3., 4., 5., 6. i kto wie jeszcze jaką linię metra. Byłoby dobrze, gdyby metra postawiła, tak budujemy, a jak nie, to dajcie powody, że nie. Sensowne. Nie no, nie będzie tak, że metra powie, że możecie z nami dyskutować i że może jednak jest trochę nie tak. Ale... byłoby przyjemnie. Dobra, jeszcze 2 informacje na koniec, bo już długie te mniejsza z tym jest, takie naprawdę długie. Tramwaje warszawskie bliżej Kasprzaka, ostatnie odwołanie zostało oddalone, to co oznacza, iż coraz bliżej jesteśmy podpisania umowy. Jak zostanie podpisana umowa, to ja was o tym poinformuję. No i mam nadzieję, że też w najbliższym czasie znajdę projekty, jak to mniej więcej będzie wyglądać. I czy będą odnogi w odpowiednich kierunkach i tak dalej, ale to zobaczycie wszystko w najbliższym czasie i w kolejnych, mniejsza z tym, także tutaj czekajcie. No i na koniec sondaże, mniejsza z tym, 6 dni temu był ostatni sondaż, to się prawie ostatni. No i pytanie było, czy co byś wolał, gdyby jedna z tych rzeczy musiała wejść w życie od nowego roku? I jakby ten sondaż powstał zanim pomyślałem o tym, że jest 20 lat warszawskich biletów. No, tak się tak złożyło. Podwyżki cen biletów na WTP, czy mniej kursów autobusów i tramwajów? Lub nie wiem. No i większość z was stwierdziło, iż podwyżki cen biletów na WTP jest lepsze, czyli aż 67%. 14% stwierdziło, iż mniej autobusów i tramwajów, 19% iż nie wiem.
Ja się z nami chyba zgadzam, wolałbym drożej, ale żeby to nie jeździło już rzadziej, bo jakby jeździło to rzadziej, no to nie, to już byłoby już tragedia. No i jeszcze drugi sondaż. Czy dobrym pomysłem jest, aby na supach pojawiły się bluszcze, te, o których mówiłem na początku? No i bo aż 68% z Was stwierdziło, iż tak, na 274 głosy i nie, na nie 22%, 10% z Was nie wiedziało, co chcę powiedzieć. No i to było na tyle, z tego mniejsza z tym. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, gnijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie mam zielonego pojęcia, co będzie kolejne. Pewnie kolejny film z teraz metodą Brudno, jakiś z muzyczką. Może nawet w niedzielę, ale ja w tym tygodniu to będę odpoczywać, też studia zaczynam i inne bajery, więc... No, to będzie taki lightowy tydzień w porównaniu z tym, co mieliście w tym tygodniu, gdzie prawie codziennie były po dwa filmy. No, to było trochę tego za dużo. Już dla mnie to już było za dużo. I dla komputera. Nie było już później dwóch filmów, bo komputer powiedział, że montować tego nie będzie. I się zawieszał. I się wyłączał wtedy. No, że tak, że to wygląda. No, jest niezmienna jedna rzecz, która się raczej nie zmieni. Do zobaczenia już za tydzień. W kolejnym wydaniu. Mniejsza z tym. Cześć!